Cześć, dzień dobry, Krzysztof Pielech, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj we własne zdrowie. A dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia z taśmą TheraBand, bo na pewno u każdego z Was zalega taka taśma i zastanawiacie się, jak ją wykorzystać. I dzisiaj chciałbym Wam właśnie to pokazać, jak można skutecznie, fajnie poćwiczyć w domu, wykorzystując ten kilkunastominutowy program. Zanim zacznę, pozwolę sobie na autoreklamę. Zapraszam Was na pobyty regeneracyjne do inwestowania w zdrowie i własną jakość życia do naszej agroturystyki regeneracyjnej Biały Płotek. Odnośnik znajdziecie w opisie filmu, a ja Was zapraszam na te ćwiczenia. Przygotujcie taśmę TheraBand, miejsce, gdzie możecie gdzieś zahaczyć, czyli na przykład taką jakąś sztangę na dole, to może być stół, to może być jakiś ciężarek. Zaraz Wam będę pokazywał możliwości, gdzie możecie skorzystać. Także zapraszam Was na ten odcinek. Zanim zaczniemy właściwe ćwiczenia, rozgrzejmy naszą górną część tułowia, bo dzisiaj się skupimy na naszej górnej części tułowia i zacznijmy od zwykłych wymachów rąk w górę i w dół i zróbmy to po 10 razy na każdą stronę. Po tych wymachach skupimy się na krążeniu w tył. Musimy najpierw rozgrzać całą górną część tułowia i znowu po 10 sztuk do tyłu i 10 do przodu. Musimy po prostu rozgrzać całą górną część tułowia. Następnie zrobimy takiego robocika, aby nasze mięśnie rotatory rozgrzać. Już sama ta rozgrzewka będzie dla Was fajną mobilizacją. I później puśćcie swobodnie ręce. I robimy takie rotacje tułowia z luźnym puszczeniem naszych rąk. Splećcie ręce do góry, wyciągnijcie, przeciągnijcie się w jedną stronę, zróbcie głęboki wdech w kierunku przepony i do lewego boku. Znowu do góry wyciągnijcie się, przeciągnijcie się w drugą stronę, tak samo. Skierujcie wdech w stronę przeciwną, tam gdzie jest rozciągnięcie mięśni międzyżebrowych i wróćcie do góry i spokojnie rozluźnijcie ręce. No i ostatnie takie dwa zestawy, kciuki w dół, zgarbcie się, kciuki do góry, wypnijcie klatkę piersiową do przodu i znowu powtórzmy po kilka razy tą sekwencję. Bardzo fajnie to rozciąga klatkę piersiową, fajne ćwiczenie dla tych osób, które bardzo dużo siedzą. I na koniec wykonujmy klaskania, raz góra, raz dół. No i po tej rozgrzewce możemy przejść do tych właściwych ćwiczeń. No i tak jak wspomniałem, na początku musicie znaleźć coś, co jest na dole dosyć cięższe od kilku kilo, czyli na przykład stół. Możecie znaleźć na przykład jakąś futrynę gdzieś, żeby się zahaczyć. Ja znalazłem tutaj na przykład rowerek. Jeżeli macie właśnie taką drabinkę, tak samo drabinkę możecie się zahaczyć. Tu nie ma znaczenia. Ketla, jeżeli macie 10-kilowego, tak samo Wam posłuży do tego całego ćwiczenia. I przeciągacie taśmę tak, żeby było równo. I możemy ją tak zawinąć, żeby nam nigdzie nie uciekała. Mniej więcej, żeby były równe odstępy. No i możemy zaczynać. Ja sobie zawijam zawsze wokół rąk, bo zazwyczaj tak jest dużo wygodniej. I zaczniemy od zwykłych takich przeciągnięć do tyłu. Wzmacniamy naszą całą obręcz barkową, a w szczególności nasze plecy, a jak widzicie rozciągamy klatkę piersiową. I przeciągamy to 10 razy w trzech seriach i spokojnym ruchem do tyłu. Zrobiłem 10, zrobię krótką przerwę i powtórzymy to jeszcze dwa razy. Czyli znowu druga powtórka.
Pamiętajcie, stójcie dosyć mocno wyprostowani. Wasza też miednica, ułóżcie ją spokojnie, tak żebyście stali stabilnie na całych nogach. I 10 razy przeciągamy do tyłu. Druga dziesiątka pyknęła. Chwilkę odpoczynku dla was. I trzecia dziesiątka. Dobra. No i teraz drugie ćwiczenie. Drugie ćwiczenie będzie wyglądało następująco. Znowu znajdźcie tą stabilną pozycję i będziemy przeciągać ku górze. I znowu pracujemy nad mięśniami tutaj pleców. Tym razem w grę wchodzi na przykład podgrzebieniowy, nadgrzebieniowy. Już troszkę tych rotatorów wchodzi w grę. I ciągniemy ku tyłu, ku tyłowi, tak jakbyśmy chcieli coś podnieść i przyciągnąć do siebie. To jest bardzo fajne, funkcjonalne ćwiczenie i wykonujemy kilka razy. Pamiętajcie, obracając dłonie, stymulujemy inne mięśnie. Czyli jeżeli wam jest niewygodnie w tej pozycji, czujecie, że coś boli, spróbujcie tutaj pograć ze swoimi dłońmi. Znaleźć inną pozycję, zrotować je w inny sposób. I znowu 3 razy po 10, to była druga seria, bo tak się zagadałem w międzyczasie. Dobra, trzecia seria. Najbardziej prawidłowo jest w tej pozycji, której teraz wykonuję. No i dobra, drugie ćwiczenie, 3 serie po 10 minęło, teraz idziemy do następnego. Będziemy pracować nad swoimi bicepsami i tym razem odwróćcie swoje dłonie, tak jakbyście chcieli coś dostać na dłonie. Możecie, tak jak mówię, tak jak ja sobie zaplotłem wkoło dłoni taśmę TheraBand i po prostu zginamy. Dla tych, którzy to jest za łatwe ćwiczenie, które wam się wydaje naprawdę, że to jest taki rodzynek, no to wtedy zgięcie do góry, hop. Zgięcie do góry i w ten sposób znowu 3 razy po 10. Ci, którzy są mniej zaawansowani, początkujący, zwykłe takie przyciągnięcia, praca bicepsa, mięśnia ramiennego będzie bardzo wskazana, bo tak czy siak dostaniecie zakwasy jutro albo domsy, jak to woli. Dla tych zaawansowanych trzecia seria po 10 do góry. No i dobra, przechodzimy do czwartego ćwiczenia. Czwarte ćwiczenie jest na nasze tricepsy, czyli układamy dłoń w ten sposób i będziemy ciągnąć tylko samymi przedramionami do tyłu, dobra? Czyli troszeczkę dalej możemy stanąć i ciągniemy do tyłu, napinamy nasze tricepsy. Tu tylko nie tricepsy pracują, bo też cała obręcz barkowa, ale będziecie znacząco czuli, jak tutaj napinają się mięśnie trójgłowia ramienia. Znowu 3 razy 10, przerwa, jeszcze 2 serie i jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I jeszcze ostatnia seria. Chwilkę sobie odpocznijcie. No i jedziemy z trzecią serią. Raz. Ja dzisiaj mam okazję podziwiać bardzo fajny widok na zewnątrz. Góry tworzą taki krajobraz, że naprawdę jest na co popatrzeć. Jeszcze 2 powtórzenia i jesteśmy w domu. No i dobra.
Jak widzicie, już w międzyczasie zmieniłem dekorację, podstawiłem sobie matę, żeby było dużo wygodniej. Wy także możecie coś miękkiego dać, żebyście mogli usiąść, lub też na przykład wałek do jogi też będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. Musicie, zostawiacie taśmę, tak jak tutaj jest, i będziemy robić kolejne ćwiczenia. Tym razem możecie sobie właśnie w ten sposób usiąść, tak jak wspomniałem, wałek do jogi, jeżeli nie dajecie rady usiąść w ten sposób jak ja. Jeżeli dacie, będzie Wam dużo wygodniej. Lub też rolka z black rolla, czyli do rolowania, też będzie jak najbardziej odpowiednia. Znowu zahaczamy gumy i będziemy robić takiego pajacyka, czyli do góry i będziemy powtarzać 10 razy. Jeżeli opór dla Was jest za mały, to albo zwijacie gumę jeszcze raz, albo oddalacie się od miejsca, w którym jest guma przyczepiona. To są zwykłe prawa fizyki i po prostu do góry. I 10 powtórzeń, znowu w trzech seriach. Przerwa, jeszcze dwa powtórzenia, jedziemy dalej. I ostatnia seria nam zostaje. No i dobra, po 10 razy wykonaliśmy. Teraz splatamy troszeczkę inaczej taśmę. Musicie to tak zrobić, żeby Wam było wygodnie. Tutaj poszukajcie różnych rozwiązań. Ja splotłem w ten sposób, żeby trzymać taśmę i będziemy do przodu robić. Właśnie w ten sposób pracujemy nad mięśniami piersiowymi większymi. Tutaj część ramienna także pracuje. I znowu 10 sztuk do przodu. Jeśli chcecie większy opór, no to wtedy robicie z innej strony taśma. Hop. Wcześniej miałem od strony wewnętrznej, teraz będę miał od zewnętrznej. I do przodu. Znowu tutaj wyprostowani, szukacie tej właściwej pozycji. Jeśli Wam niewygodnie, tak jak wspomniałem wcześniej, wałek pod tyłek lub kostka, będzie Wam dużo, dużo lepiej. I ostatnia seria. No i super, dobra. Splatamy sobie bardziej. Będziemy podnosić do góry i znowu nad tricepsami będziemy pracować. I znowu raz jedna ręka w dół i raz druga. Możemy też naraz i wtedy jednocześnie będziemy pracowali nad ułożeniem mięśni trójgłowych ramienia. I po 10 sztuk wykonujemy znowu każde ćwiczenie. Jeśli któreś ćwiczenie Wam sprawia naprawdę duże dolegliwości bólowe, no to trzeba przesunąć dalej, przeklikać YouTube'a ten film i przejść do następnego ćwiczenia. Nie zmuszajcie się gdzieś tam, nie przekraczajcie tych swoich granic bólu. No i zostaje nam ostatnia seria na mięśnie trójgłowe ramienia. No i dobrze. No i tutaj już rozplatamy taśmę. Będziemy już, zostaniemy w siadzie. Mamy trzy ostatnie ćwiczenia. Znowu po trzy serie. Możemy w siadzie skrzyżnym, w siadzie prostym, tak jak Wam wygodnie. Łapiemy teraz taśmę jak, w sumie jak najbardziej krótko.
Druga strona, przepraszam, mój błąd. Czyli tak, zawijamy. Hop. I teraz tak, żebyście wy widzieli dokładnie. I rotujemy delikatnie na zewnątrz. Pracujemy nad naszymi rotatorami. Łokcie przylegają do tułowia. I 10 powtórzeń. Pierwsza seria i robimy drugą serię. Nie wiem jak wy, ale ja już czuję. Także tutaj daję, na pewno te ćwiczenia będą dawały dużo. Jeżeli dla was za ciężko jest, robicie szerzej gumę, żebyście mieli mniejszy opór. Pamiętajcie, nie zaczynajcie od razu od tych najsilniejszych, najtwardszych gum. Zacznijcie od tych większych. Wtedy wam będzie dużo, dużo łatwiej, zaadaptujecie się do tych ćwiczeń i będzie wam później łatwiej wejść w te dalsze poziomy. No i trzecia seria, ostatnia, robimy na rotatory. Pamiętajcie, łokcie przylegają, a tylko rotujemy samymi przedramionami na zewnątrz. No i dobra, mamy 10 sztuk. Teraz zahaczamy się o nasze stopy, więc już teraz musi być siad prosty. Zahaczamy się tutaj w ten sposób, szeroko, żeby wam ta taśma nie uciekła. I znowu łapiecie ją tak, żeby stwarzała dosyć fajny opór. No i tutaj będziemy wykonywali pociągnięcia do tyłu, tak żeby fajnie mięśnie pleców pracowały. Tak jakbyście chcieli coś przyciągnąć do siebie. Znowu fajne, funkcjonalne ćwiczenie, które się przydaje także w ciągu dnia codziennego. To ćwiczenie także będziemy mogli w staniu wykonać. Zaraz wam pokażę alternatywę, jak w staniu można by było to zrobić, jeżeli wam niewygodnie w tej pozycji siedzącej, bo czujecie, że tu was ciągnie, gdzieś tam tu strzyka nie pozwala wam na to, żeby to ćwiczenie wygodnie zrobić. Najpierw zrobimy 10 powtórzeń, zaraz wstanę i pokażę wam, jak można zrobić to w pozycji stojącej. Zresztą te ćwiczenie wcześniejsze także możemy w pozycji stojącej wykonać. Dobra, wstaję. Znowu staję na taśmie. Jest bardziej bezpiecznie, ta taśma wam nie ucieknie i nie strzeli wam w jamę ustną. I znowu musimy się pochylić. Ja stanę bokiem, tak żebyście widzieli. Się w ten sposób i ciągniemy prosto plecy. Jak tam jest, no, mam prosto plecy? Kiwa, że mam, no to super. Dlatego fajne są też lustra w siłowniach albo lustra w domu, gdzie możecie skontrolować waszą postawę, zerknąć szybko chybcikiem, czy faktycznie jest ta postawa ok. Dobra, 10 sztuk. Znowu pozycja, prosto. Możecie delikatnie też ugiąć kolana. Powiem szczerze, dla tych, którzy ćwiczą na siłowni, też dobre ćwiczenia rozgrzewkowe. Ostatnie ćwiczenie. Splatamy taśmę za sobą. W sumie nie ma znaczenia jak tutaj. Ja lubię jak ona dosyć fajnie się opiera mi. Zaplatamy sobie ją od środka, żeby wasza taśma była na zewnątrz i pociągamy do przodu. No i 10 razy powtarzamy. Pierwsza seria i znowu tak jak widzicie, ona musi się fajnie oprzeć. Pamiętajcie, żeby otwierać tą klatkę piersiową. Zamykamy, ciągniemy,
otwieramy, co jest też bardzo istotne. OK. I ostatni raz wykonajemy. Fajnie, jak ta taśma wam się oprze na całych ramionach, wtedy będziecie czuli fantastyczny opór. Tak jak teraz u mnie, ona się fajnie oparła. Bardzo fajne ćwiczenie, żeby wejść dobrze w dzień. Już jedno takie nagrałem metodą oklepywania według Knajpa. Jeżeli chcecie jakąś alternatywę, która nie wymaga wysiłku takiego jak na przykład taśma, no to zapraszam was na ten film na górze, czyli ćwiczenia według Knajpa metodą oklepywania. No i tak jak moi drodzy mieliście okazję doświadczyć, kilkanaście minut fajnie, tutaj całą górną część tułowia pozwoli wam zmobilizować, zaktywować, żeby te mięśnie były dużo bardziej jędrne, bardziej funkcjonalnie pracowały. Taki program zajmie wam, tak jak wspomniałem, kilkanaście minut, a wasze zdrowie na tym skorzysta, że zapraszam was do tego ćwiczenia. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że ten program wam przypadł do gustu, jeżeli tak, jeżeli chcecie na przykład na dolną część tułowia albo na cały tułów z taśmą TheraBand, zostawcie komentarz pod spodem. Wtedy będę miał sygnał, że chcecie takie ćwiczenia. Pamiętajcie, inwestujcie we własne zdrowie. Dziękuję wam serdecznie. Krzysztof Bielak, Siła i Regeneracji. I nie zapomnijcie o kciuku w górze, dzięki czemu będziemy dużo wyżej w pozycjach. Hej!